Cześć, to Marcin Wytrążek. Dzisiaj zajmiemy się rozluźnianiem dłoni. Pokażę Ci, jak samodzielnie wykonać masaż tkanek głębokich. Zapraszam serdecznie. Ta technika przyda się wielu osobom, czy w ogóle ta praca nad dłonią przyda się wielu osobom. Więc jeżeli jesteś fizjoterapeutą i masażystą, to na pewno fajnie by było wykonywać ten masaż tkanek głębokich regularnie, a przynajmniej co jakiś czas zerknąć na rękę i tę technikę wykonać samodzielnie. Jeżeli masz zespół cieśni nadgarstka albo inne problemy i dolegliwości bólowe w obszarze nadgarstka, to weź pod uwagę, że te tkanki tutaj w obszarze nadgarstka to są pola przyczepów mięśni dłoni. Więc zarówno mięśnie kłębu kciuka, jak i kłębika palca małego przyczepiają się w obszarze nadgarstka. Więc za chwilę rozluźnianie tej muskulatury, a troszeczkę tutaj mięśni jest na tej stronie, będzie sprawiało, że także nadgarstek będzie luźniejszy i swobodniejszy. Jeżeli więc odczuwasz jakieś mrowienia i drętwienia, jeżeli odczuwasz jakieś zmęczenie tej dłoni, to że ona jest słabsza, no to może być tak, że po takiej pracy poczujesz, że ona jest swobodniejsza, ale ona też jest i silniejsza. Oczywiście, jeżeli masz zespół cieści nadgarstka albo podejrzewasz tego typu problemy, odczuwasz jakieś mrowienia i drętwienia palców, to skontaktuj się z neurologiem, odwiedź jakiegoś specjalistę, który pomoże ci ustalić sposób leczenia. Zanim zaczniemy działać, chciałbym cię prosić o wsparcie mojego kanału. A wsparcie mojej działalności możesz wykonać poprzez danie łapki w górę, napisanie jakiegoś komentarza, zasubskrybowanie kanału i wciśnięcie dzwoneczka. Niektórzy podpowiadają też, że warto obejrzeć reklamy do końca. Będę pokazywał różne warianty masażu tkanek głębokich na przestrzeni czasu na sobie. Dzisiaj chciałbym ci zaprezentować masaż tkanek głębokich przy użyciu własnej pięści. Będziemy się zajmowali mięśniami dłoni, tak jak wspomniałem, a jest ich troszeczkę. Jeżeli masz suche ręce, to nakremuj je trochę, ale nie przesadnie, tak żeby ręka ci się nie ślizgała. I to od czego zaczniemy, to od masowania w takiej pozycji, gdzie nie ma dużego obciążenia. To z jednej strony będzie fajny moment na sprawdzenie tego, jak twoja ręka reaguje, w jakim jest stanie, czy jest tkliwa, czy tkliwa. a za chwilę przejdziemy do użycia większej siły, żeby wejść troszeczkę głębiej w te tkanki. Aczkolwiek w masażu tkanek głębokich nie do końca o to chodzi, żeby silnie, mocno zmiażdżyć tkanki, tylko chodzi o to, żeby je inteligentnie odkształcać. Więc teraz to, co będziemy robili, to jest wchodzenie tą pięścią, a de facto tymi kostkami, czyli głowami kości śródręcza, w muskulaturę, w tą część dłoniową ręki. Tą rękę postaraj się mieć jak najbardziej rozluźnioną na poziomie yy, dłoni. Za chwilę powiem, co i jak, jak jeszcze bardziej złapać luz. I teraz... Nie napinając palców ani po jednej, ani po drugiej stronie, nie napinając jakoś pięści, nie zaciskając tej pięści, staraj się tą pięścią napierać w kierunku tej przeciwnej dłoni, a tą dłonią za to staraj się tak jakby ocierać o kostki. Ważna rzecz, nie napięta ręka, ani palce wyprostowane za mocno, ani zgięte po prostu luźna. Stąd ta pięść wchodzi w dłoń, a ta druga dłoń za to chce się otrzeć o kostki. I wykonuj to bardzo powolutku. Znajdź taką wygodną pozycję, żeby jak najmniej się męczyć. Stąd nie za wysoko, może ta pięść, żeby właśnie nie było tak, że zaraz się będziesz siłować i niepotrzebnie męczyć ramiona i barki, tylko luz i swoboda. Ja trochę wystawiam w Twoim kierunku te swoje dłonie, żebyś lepiej widział, czy żebyś lepiej widziała, ale może się okazać, że tobie będzie wygodniej wykonać to w takiej pozycji. Zwróć uwagę może bardziej na boczną stronę, czyli na kłębik palca małego. I tutaj wiecie, ja teraz wjeżdżam tylko tą drugą kością śródręcza. Może więcej uwagi poświęć na kłąb kciuka. I tutaj w te tkanki troszeczkę więcej powjeżdżaj. Hop. Możemy teraz dołożyć do tego ruch, czyli wjeżdżam dłonią w te tkanki, a w międzyczasie wykonuję powolne prostowanie, odwodzenie tych palców. Czyli wjeżdżamy w te tkanki, powolne odwodzenie. I teraz druga ręka. To jest niejako troszeczkę taka rozgrzewka. Za chwilę przejdziemy do bardziej intensywnej pracy. Aczkolwiek to jest fajny sposób, że czasami możesz sobie to w taki sposób wykonać, że nawet nikt nie będzie widział. To wygląda jakbyś rozcierał czy rozcierała rękę, a może się okazać, że. O swoje kostki, czyli nie musisz posiadać żadnej piłeczki, więc wariant bardzo ekonomiczny, możesz go wykonać wszędzie, niemalże w każdym miejscu, że ocierasz się tą swoją dłonią jedną względem tych głów kości śródręcza. Więc troszeczkę to jest tak, jakby to było dookoła całej pięści, a tak do końca to o, o całą powierzchnię pięści tutaj nie jest. Bo musisz się tym pobawić. Teraz lecimy tą drugą rękę. Musisz się tym pobawić, wyczuć. Jak już masz patent, rzucam ci jakiś pomysł i pokazuję, w jaki sposób to robić, to za chwilę możesz sobie samemu wymyślać. Może, a to ja pomyślę nad pojedynczym ruchem kciuka, czyli nie cała dłoń, tylko Dobra, trochę kciuk poruszę. Czyli tutaj pięść masuje, a ja poruszam kciuk. Więc to jest fajny wariant, bo za chwilę pokażę w oparciu o stoł, może w oparciu o własne kolano. Ale to będzie fajny wariant, w którym, nie wiem, może masz przerwę w pracy, parę minutek sobie stoisz. To zamiast klikać na telefonie, to może poświęć na taką bardziej prymitywną, starodawną zabawę bez użycia elektroniki. To już jest pozycja, w której możesz w miarę, jak mówiłem o tym, że za chwilę będzie mocniej, ale to już jest pozycja, w której możesz dosyć mocno robić. Bo wręcz jeżeli ci się uda napierać mocno tą ręką, i napierać mocno tą ręką, to już jesteś w stanie w jakieś napięcia powjeżdżać. Teraz to, co tu się będzie odbywało przez to, że jest to masaż tkanek głębokich, to nie tylko jakby pocieranie tkanek na powierzchni. To jest model kostny, ale w środku się podobnie u człowieka będzie działo, czyli na Twojej ręce. Czyli w momencie, kiedy będziesz naciskać i napierać ciężarem swojego ciała troszeczkę i większą siłą, to oprócz tego, że te tkanki na powierzchni będziesz rozpracowywać, te mięśnie na powierzchni będziesz rozluźniać i odkształcać, to jeszcze będziesz poruszać Kośćmi. Więc dlatego wspomniałem, że to może być bardzo korzystne i fajne dla innych problemów, także dla problemów z nadgarstkiem, bo w momencie, kiedy będziesz odkształcać tkanki na poziomie nadgarstka, czy tuż u nasady nadgarstka, to będzie dochodziło też troszeczkę do poruszania układem kostnym, a co za tym idzie? Do rozluźniania tkanek w głębi i stąd będzie bardzo fajny masaż tkanek głębokich. Uż dłoń wygodnie może być czasami fajnie. Na czymś miękkim, więc jeżeli masz twardy stół niekoniecznie, może masz jakąś poręcz od fotela, poręcz od łóżka, albo możesz podłożyć jakąś poduszkę, więc jeżeli wykonujesz to na biurku, to podłóż sobie coś miękkiego pod spodem, żeby nie miażdżyć ręki względem twardego stołu. I teraz druga ręka de facto będzie, jakby to powiedzieć, miażdżyła troszeczkę. Oczywiście w pozytywnym sensie. Więc to będzie takie odkształcanie mocne tkanek. To ma być wręcz przyjemne, więc owszem, może wjedziesz w jakieś bolesne miejsce, tak jak ja teraz tą środkową kostką sobie wjeżdżam w kłąb kciuka i czuję, że tutaj coś ciekawego dzieje, jest to obolałe, ale hamuję się z tym, żeby nie sprawiać sobie brutalnego jakiegoś bólu. Więc jakby odczuwam ból, można powiedzieć, że to jest pozytywny ból, bo wiem, że za chwilę potem będę czuł fajną ulgę. Stąd pilnuje się cały czas, żeby nie robić tego za słabo, ale z drugiej strony też, żeby się... Nie torturować. Może być takie skręcania, wkręcanie tej jednej pięści w tą drugą dłoń. Może w jedną stronę, może w drugą stronę. Zauważ, że tu naprawdę jest dosyć dużo muskulatury w obrębie kciuka, ale też na środku i w obrębie kłębika palca małego. Bo oczywiście praktycznie nie ma tu fragmentu, który nie byłby warty rozmasowywania. Może wygodniej będzie Ci stanąć, więc jeżeli wstaniesz, to możesz łatwiej za pomocą ciężaru ciała i przy mniejszym obciążaniu barku, bo przed chwilą te dwa warianty, gdzie trzeba było trzymać rękę w powietrzu, trochę barki muszą bardziej pracować. W sytuacji, w której siedzisz, też ta ręka jest troszeczkę nieergonomicznie wygięta, ale kiedy wstaniesz, to możesz naprawdę wykonać kapitalny, fajny, mocny masaż bez jakiegoś większego obciążania tej ręki, która masuje. A o to chodzi też w masażu tkanek głębokich, żeby wykonywać efektywne, fajne rozpracowywanie tkanek bez nadmiernego napinania niepotrzebnego swoich części ciała. Może w drugą stronę, czyli w kierunku od siebie, bo tak wygodnie jest w kierunku do siebie wykonywać ruchy, kierując swoje palce w swoją stronę. Natomiast jeżeli to są ruchy od siebie, to fajniej jest kciukiem. Czyli można tak powiedzieć, tak często jest to nazywane w tej formie pracy, że od siebie kciuk pokazuje, w którą stronę masujemy, do siebie palce wskazują kierunek, w którą stronę pracujemy. Ja teraz rozmawiam i robię to troszeczkę za szybko. Tu też musisz dopasować ilość kremu, czyli najlepiej go praktycznie w ogóle nie stosować, więc sprawdź, czy jest tak, że na suchej dłoni ci się udaje, albo w miarę suchej dłoni, może czasami trzeba odrobinę zwilżyć ręce wodą i wtedy będzie to efektywniejsze, tak żeby czuć, że odkształcasz. Najważniejsze jest tu odkształcanie tkanek. Tak jak wspomniałem, w grę wchodzi też wariant na drugiej nodze, więc można położyć dłoń na drugiej nodze. Tu nie da się tak do końca ergonomicznie zadziałać, jak przed chwilą względem kozetki, gdzie ja stałem i wykonywałem to napieranie. Ale to też jest jakiś wariant czasami, żeby parę chwil poświęcić na rozluźnianie tych swoich dłoń. Może jesteś mechanikiem i bardzo dużo ciężko pracujesz, masz mocną rękę, może ćwiczysz, to daj troszeczkę tym rękom wytchnienia i zafunduj im fajny, głęboki... Masaż. 5 minutek na jedną stronę, 5 minutek na drugą stronę. W takiej pozycji, tak jak mówiłem, jak raz po raz to wykonasz, to Twoje dłonie będą ci wdzięczne. Tak mi na szybko taka myśl przychodzi, że może jeżeli ćwiczysz jakieś sporty siłowe, bardzo dużo używasz ręki. Ale prowadzisz trening, to weź pod uwagę, że to może być jakiś element śródtreningowy, czyli wykonałeś jakąś serię, czekasz sobie teraz na wykonanie drugiej, dobra, parę roztarć głębokich mięśni tutaj na dłoni, głęboko wchodzę w kłąb, w kłębik, minutka, dwie, nie wiem i sobie przerw robić między jakimś ćwiczeniem, dobra, wchodzę do akcji i za chwilę znowu, więc nie musimy się trzymać takich sztywnych zasad, że jedna część ciała w masażu przez 10 minut. I nie możesz przerywać. Druga część ciała przez 10 minut. Tylko jeżeli cały czas jesteś w rytmie, pracujesz, masz rozgrzane ręce, to możesz zrobić sobie dwie minutki przerwa, za jakiś czas znowu dwie minutki. Albo nawet zobacz, jeżeli już tak bardzo szanujesz swój czas i oszczędzasz go, to po dwuminutowym rozluźnianiu już możesz poczuć jakieś fajne efekty i wdzięczność ze strony dłoń. Tyle w tym epizodzie. Zapraszam na inne. Zapraszam w ogóle do obejrzenia fajnych, ciekawych epizodów poświęconych nadgarstkowi dłoni i tej okolicy, czy do oglądania mojego kanału, gdzie pojawia się mnóstwo materiałów na temat tego, jak o to ciało dbać. Do zobaczenia. Cześć!